Kolejny raz witamy Was z plaży. Jak widzicie, po sezonie czy przed sezonem plaża jest zupełnie pusta, więc można sobie i ćwiczyć, i grillować, i biesiadować naprawdę do woli. Dzisiaj rozmawiam z Wojtkiem, który nam pokrótce przedstawi rzut w stylu Miguela Cataqueza, tak zwany OTG, czyli rzut z półobrotu z ziemi. Na pierwszym moim odcinku tam mogliście coś tam już zobaczyć, aczkolwiek mi to tam nie bardzo wychodziło, dlatego postanowiłem zasięgnąć rady, może nie eksperta, ale kogoś, kto po prostu siedzi w tej branży już dłużej ode mnie. Wojtek jest z klubu Bellona, tak? To jest klub typowo z Helu? Tak, z Helu. Znaczy, członkowie klubu są oczywiście z różnych miejscowości, ale klub zawiązał się w Helu, także jest Bellona Hela. Także. Ja jestem prezesem akurat klubu, także byłem przy zakładaniu klubu. Słuchaj, ile lat już wędkujesz? Ja już wędkuję, głównie z plaży wędkuję jakieś 6 lat już, nie? Także kawałek czasu już, nie? Także myślę, że doświadczenie jakieś tam posiadam. Dobra, dzisiaj pokażesz nam troszeczkę, jak, na co zwrócić uwagę, na co taki laik i na co ja nie zwróciłem uwagi, jak nagrywałem ten pierwszy film. Nie powiem, od razu powiem jedno, że rzut z obrotu daje nam około 10 metrów na pewno więcej, nawet jak go źle wykonamy, od takiego rzutu typowego z nad głowy. No a zaraz Wojtek nam powie, jak układać ręce, bo to jest dosyć istotne, jak te ręce muszą się ułożyć, nie? To jest jeden z ważniejszych elementów tego rzutu. Ręce muszą być niestety ładnie złożone, żeby ten rzut wyszedł. Pokażemy. Ręce mają być przede wszystkim proste. Proste, nie mogą być zgięte. W ostatniej fazie dopiero dociągamy rękę lewą do piersi. I wtedy idzie rzut tak. Tu musimy dokładnie do tego momentu rękę wstrząsnąć, żeby ten rzut wyszedł jako taki. Tu robi się po prostu dźwignia, tu na dużej siły nie trzeba. Po prostu dźwignia swoje robi. I siła jest taka, że faktycznie leci ten ciężarek daleko, jakbyśmy chcieli. Zrobimy może tak, ja wezmę jego wędkę, a on będzie mi instruował, jak to zrobić, a wy będziecie na to patrzeć, to chyba będzie lepszy pomysł. Głównym elementem rzutu OTG, jednym z najważniejszych jest uchwyt wędki i pozycja, w której trzymamy wędkę jak na początku rzutu. Czyli obie ręce muszą być proste, kciuk na wędce. Kciuk oddaje nam jeszcze dodatkową moc, którą popchamy wędkę. Tak, niestety to nie ma tego uderzenia. Tu jest kciuk, pcha normalnie jak wędkę. Pozycja, stajemy bokiem do plaży, do wody. Prawa noga w kierunku plaży, lewa przy wodzie. Ręce założymy nam prosto. Ciężarek rzucamy za siebie. Końcówka wędki jest szczytówka przy samym piasku, przy plaży. I wtedy wykonujemy ruch, cały czas trzymając ręce proste, nie zginając. Obracamy się, leci. I tu jest ten ruch, gdzie jakby oszczepnik rzucał oszczepem. Tutaj to. Czyli musi być cały czas ręka prosta, jedna i druga. W tym momencie tu ręka jest prosta cały czas, a lewa ręka ciągnie wędkę do siebie, robi dźwignię. Drugim elementem jeszcze ważnym jest to, żebyśmy patrzyli w tą stronę, gdzie chcemy rzucić. Obieramy sobie jakiś punkt na nieboskłonie pod kątem 45 stopni, tak przypuszczalnie, gdzie później zakończy się ruch wędki. Czyli jeszcze raz robimy. Leci, obracamy się, ściągamy i jest. Jeszcze raz. Patrzymy, jest. Patrzymy, jest. Tak powinny wyglądać ten ruch wędki, najważniejsze. Proszę, Michale, popróbuj. Dobra. Czyli tak. Takie rzut zostaje. Ręce obie prosto. Kciuk. Wędka jest przy tym. O tak. Dokładnie. Patrzymy przed siebie. Tam patrzymy. Nie patrzymy na ciężarek, na wędkę. Dobra, a słuchaj, co z nogami? Bo sobie tak stałem, sobie machałem, może i dobrze nawet, jest jeszcze kwestia tego, że no w tym półobrocie... Tak, to jest pełne OTG, to już jest pełne OTG, które faktycznie trzeba, kurde, chyba najpierw poćwiczyć, najpierw rzut samą wędką ruch, a później zgrać to ten ruch wędki z nogą. Bo to jest bardzo ważne, żeby w tym samym momencie to zrobić.
bo to ćwiczyłem na tym pierwszym moim filmie i to tak średnio, wiesz, tak, za dużo tych elementów tak. jest i człowiek na wszystkim się trzeba, nie ogarnąć. Trzeba to zgrać, trzeba dużo rzutów oddać, żeby to wyszło tak, jak powinno wyjść, nie? Aha. Dobra, no to spróbuję. To jest trochę to łatwiejszy, taki pół właśnie obrót, nie? On jest łatwiejszy, ale jest, rzut jest faktycznie ten sam, nie? Wtedy już się nie ten, nie... I tą nogę prawą już od razu przestawiamy tam, nie? Ona leci tu, o, pyk. Tak, żebyś to, żebyś tak ustanął prosto do plaży, o, tak, nie? Czyli tak jakbyś, o. No, może, jak tam ci wygodnie, bo ty już nauczony jesteś tego kroku do tyłu, nie? Widzisz. I ty stajesz zupełnie, widzisz, i inaczej stajesz, nie? O, widzisz? Może ci wygodnie będzie tak rzucać, nie? Jak już jesteś tego nauczony, nie? Tylko jak to będzie współgrało z tym wszystkim, nie? Ręka zgięta była, nie? Słuchaj, no najważniejsze chyba faktycznie, żeby wykończyć ten rzut tak, żeby nie łamać ręki, to tak chyba każdy początkujący zrobi to, że jednak tutaj mu się ta ręka będzie łamać, będzie chciał tak robić, a tutaj chodzi o tą dźwignię, żeby ta ręka była prosta. Jak najdalej, tak. I tutaj w zasadzie pracuje tylko lewa ręka. Tak, lewa ręka. Prawa ręka jest tą dźwignią i tak jak mówiłeś, ewentualnie ten kciuk może jeszcze takie dopchnąć coś, ale ogólnie chodzi o to wykończenie, samo wykończenie tego tyłu, nie? Tak, tak, dokładnie. Dobra, słuchaj, idę ćwiczyć, w razie czego... Będę patrzył. Rzucaj kamieniami, jakbym miał, wiesz, mocno źle, tutaj patyków dobra, jest sporo, także patykiem też. Problemu, będę patrzył. Dzięki. Sam jeszcze poćwiczę z chęcią, tak, że, no, żeby udoskonalić te swoje rzuty. Będziemy cię tu podpatrywać z kamerą, także na pewno coś jeszcze pokażemy. Dobra. Lecę do siebie. Dzięki. Tak jak widzicie, to OTG stylu Mikiela Katakeza jest bardzo, bardzo ciężkie. Na tą chwilę ja popełniam sporo błędów w tych rzutach, zresztą widzieliście na tych przywitkach, na tym dzisiejszym filmie. Niemniej jednak Wojtek pokazał mi, na co zwrócić uwagę i przyznam się szczerze, że sama końcówka tego rzutu, czyli wykonanie tej dźwigni, że prawa ręka jest sztywna, lewa pracuje, i tą lewą dobijamy do piersi, nie gdzieś tam do brzucha, nie do uda, tylko do piersi, to już jest na tyle trudne do wykonania, że ho-ho jeszcze troszeczkę czasu mi nie zajmie, to oponuje, a do tego, jeżeli ma dojść ten półobrót, ma dojść ta praca nogą, naprawdę, słuchajcie, lata świetne. I tutaj, tak jak Wojtek powiedział, ćwiczcie nawet z miotą w ręku w domu, ćwiczcie tą samą końcówkę rzutu, bo ona jest najbardziej istotna. To wypchnięcie tego naszego zestawu, to daje nam ten strzał. Sam obrót może tam dojdzie 10% odległości, aczkolwiek rzut OTG w stylu Mikiela Katakeza jest takim ciężkim rzutem, że na sucho, na wolno da się to zrobić, ale jeżeli chcemy tak przyłożyć i chcemy z grubej rury pociągnąć naprawdę mocno, słuchajcie, za wysokie progi jak na moje nogi, na tą chwilę. Mam nadzieję, że za jakiś rok, dwa, trzy pokażę Wam, jak to powinno wyglądać i jak mi idzie. On jest naprawdę bardzo ciężkim rzutem i dojście do tej jakiejś tam w miarę wprawy i dojście do tego, żebyśmy celowali i trafiali naszym zestawem tam, gdzie chcemy, przy założeniu, że się obracamy, i też troszeczkę wymaga wprawy, bo mi to jednak leci troszeczkę na boki. Dobra, ale to tyle, co chciałem na dzisiaj Wam powiedzieć. Macie drugi kanał, drugi film o tym OTG stylu Mikiela Katakeza. Piszcie komentarze. Dzisiaj troszeczkę chyba jest lepsze od tego pierwszego. Mam nadzieję, że widzicie ten mój postęp, który robię, bo wcześniej nie nagrywałem nic, a teraz już coś tam nagrywamy na tym Władek.pl i jakiś tam postęp mały jest. Trzymajcie się, cześć!